Jutro zaczynamy wielkie granie, można powiedzieć prawdziwe granie, play-offy. King Wilki Morskie, rywal na pewno niełatwy. Pytanie o wasze nastawienie przed tą rywalizacją. Nasze nastawienie bojowe w 100%. Tak jak tutaj była wcześniej mowa na konferencji, wszyscy czujemy ekscytację, wszyscy się cieszymy, nie możemy się tak naprawdę doczekać już tej rywalizacji, każdy chce grać. Bardzo fajna rzecz jest taka, że zaczynamy u siebie w hali mistrzów. Bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Dla nas, dla zawodników, jest to sygnał, że wszyscy nie możemy się doczekać tej rywalizacji. Dlatego jesteśmy dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że uda nam się ją wygrać. Istotna przewaga parkietu, istotna hala, kibice. Także myślę, istotny ten ostatni mecz z Wilkami, bo chyba jednak psychologiczna przewaga jakaś jest po waszej stronie. Wiem, że to już jest dalej, ale zdemolowaliście w zasadzie rywala wtedy. No tak, i to może być błędne myślenie, że jeżeli ktoś sobie pomyśli, że skoro wygraliśmy z Wilkami 30 punktami, to będzie spacerek, a tak nie jest, tak nie wolno myśleć. Bo na pewno Wilki też wyciągną lekcje z tego spotkania, przygotują się czy solidnie, czy bardziej rzetelnie do tego meczu. Dlatego jest 0-0, są play-offy, to jest zupełnie inne granie, nowe granie. Wszystko się może zdarzyć. My jesteśmy maksymalnie skoncentrowani, świetnie przygotowani przez sztab szkoleniowy. Teraz tylko przełożyć to na parkiet i wygrać. Czyli co, kibice mają się nastawiać na 3 zacięte mecze, czy może troszkę więcej? Pewnie 3. Nie wiem, czy 3, nie wiem, czy więcej. Myślę, że te mecze będą na pewno zacięte, będą ciekawe. Myślę, że to będzie interesująca rywalizacja.